Mieszkaliście razem w pokoju, przyjaźniliście się. Czy ty wyobrażasz sobie, żeby on popełnił samobójstwo? Jak ty to widzisz? Dawid, którego znałem, który był świadomy, który miał ambicje sportowe, nigdy by się nie zabił. Podobno podpadł ludziom, którzy stali tam wysoko w hierarchii więziennej. Coś słyszałem? Słyszałeś na ten temat? Przygotujcie się państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Co za fantastyczna noc boksu. Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest dawno niewidziany, niesłyszany Paweł Kołodziej, były pretendent do Mistrzostwa Świata w wadze junior ciężkiej. Paweł, ostatni pojedynek stoczyłeś w marcu 2016 roku z Letrem. Wygrałeś przed czasem. Co się z tobą przez te ponad 3 lata działo? Dzień dobry. To znaczy tak, dużo się bardzo działo, jeśli chodzi o sprawy osobiste i na tym głównie się skupiałem, natomiast sportu nie porzuciłem. Troszeczkę z drugiej strony teraz barykady jestem i ja sam trenuję ludzi i pomagam w budowaniu formy. Wcześniej było to odwrotnie, to ludzie bardzo zajmowali się mną, miałem sztab wokół siebie i musiałem teraz troszeczkę to przewartościować i zrozumieć, że teraz ja już nie jestem najważniejszy, a moi klienci, to nie było takie łatwe. Ale teraz trenuję ludzi i sam oczywiście też swoje treningi robię. Jestem w formie na 60-70% i nie mówię nie jeszcze przed tym, żeby wrócić na ring. Właśnie, trenujesz ludzi, potem masz bardzo ciekawe pomysły na te treningi, może byś zdradził. To znaczy przez 4 lata to były takie treningi grupowe fizycznie na sali sportowej, natomiast od jakiegoś czasu wymyśliłem sobie, że w związku z tym, że w całym kraju mam swoich odbiorców i ludzi, którzy proszą mnie o rozpisywanie treningów, jakichś tam programów treningowych i chcą trenować ze mną, a w związku z tym, że nie mogę być w wielu miejscach naraz, wymyśliłem sobie, że będę trenował ludzi online przy wykorzystaniu tej platformy webinarowej. No i teraz właśnie wystąpiłem o dotację. Kilka miesięcy temu otrzymałem tą dotację i od września startuję ze swoją firmą, ze swoją działalnością gospodarczą. Myślę, że to jest w ogóle super dla ludzi, bo każdy będzie mógł trenować ze mną, kto wykupi miesięczny abonament i no mówię, od września startuję, za 2-3 tygodnie teraz będzie mocna promocja, także cieszę się bardzo też, że tu jestem i o tym mówię. Słuchaj, walczyłeś o Mistrzostwo Świata, przegrana z Lebediewem, no trochę czasu minęło, ale masz dopiero 38 lat, no właściwie prawie, że 39, 34 zwycięstwa, ta jedna jedyna porażka z Lebediewem. Chyba to nie jest czas, żeby kończyć karierę. Krzysiek Włodarczyk jest to ledwie o rok od ciebie młodszy, szykuje się do walki o Mistrzostwo Świata. No, jak to będzie z tobą? No ja mówię, troszeczkę teraz miałem takich zawirowań, dużo sprawy osobiste i to mi mocno zajęło głowę. Wiadomo, że prawie 15 lat byłem pięściarzem zawodowym i zdaję sobie sprawę, jak wyglądają przygotowania do każdej walki i jak trzeba, ile trzeba wyrzeczeń poświęcić. I no mówię, no, jakiś czas temu już chciałem wrócić na ring, były ku temu prowadzone rozmowy też ze świętej pamięci Andrzejem Gmitrukiem, chcieliśmy razem galę zorganizować, no ale potem okazały się takie problemy zdrowotne, które wyskoczyły, miałem zdiagnozowano u mnie taką ukrytą wadę wzroku. Jest to ZES i to wtedy mnie uniemożliwiło doprowadzenie tej gali do końca, to znaczy gala się odbyła, ja nie wystąpiłem wtedy w Krynicy, no ale trenuję wzrok, jest coraz lepiej i ciągle marzę, bo obserwuję teraz, co się dzieje na polskim podwórku, choćby bokserskim i wierzę, że nie jednego jeszcze mogę tam przewrócić. Także z chęcią wielką, gdybym tylko był zdrowy już w 100%, to wróciłbym na ring już we wrześniu, w październiku. Mówię, oprócz tego, że trenuję fizycznie nad kondycją i techniką pięściarską i wzmacniam się, to tak samo równolegle trenuję mój wzrok i koryguję tą wadę wzroku, która jest zezem po prostu. Czyli co, jest szansa, że albo pod koniec roku, albo na początku przyszłego wracasz? Tak, taki mam plan. Chcę być po prostu zdrowy, bo też szanuję siebie i wiem, że aby wchodzić do ringu, no, należy być po prostu gotowym na to.
i nie chcę popełnić takiego błędu, że przez całą karierę byłem przygotowany porządnie i po prostu przez półtorej roku byłem numerem jeden w IBF-ie, byłem pretendentem w jednej z najbardziej prestiżowych federacji na świecie i byłem w formie, byłem gotowy, a teraz no, nie do końca mógłbym być przygotowany. Ta wada wzroku przeszkadzałaby mi w treningu, w walce i byłoby głupotą po prostu wracać niegotowym. Dlatego no, jeżeli wszystko będzie dobrze ze wzrokiem, ze zdrowiem, to wtedy oczywiście wrócę na ringu, bo jest to moje marzenie. Kocham boks i nic się u mnie nie zmieniło, tylko po prostu zatrzymało mnie chwilowo jakieś tam problemy. Ale wróciłbyś do jako zawodnik, to, który nie ma promotora, czy wróciłbyś do starej grupy, do którego trenera, jak to widzisz? To znaczy planuję przede wszystkim sam zrobić event. Mam fajnych ludzi, fajnych sponsorów, którzy zapłaciliby za organizację takiej imprezy. Z wielką przyjemnością dogadałbym się z telewizją Polsat, z którą tyle lat współpracowałem i występowałem na galach tej telewizji. No ale też jestem otwarty po prostu na inne źródła przekazu. I po prostu no, najważniejsze to zrobić formę i wrócić przede wszystkim do treningu i się określić jakiś już, wybrać cel i czas, no bo od tego trzeba zacząć. No, czekamy na twój powrót i teraz takie pytanie, bo wiele osób mnie pyta o Dawida Cygana Kosteckiego, o jego śmierć. Wy byliście bardzo blisko, bardzo często mieszkaliście razem w pokoju, przyjaźniliście się. Czy ty wyobrażasz sobie, żeby on popełnił samobójstwo? Jak ty to widzisz? To znaczy, no bardzo przykra sprawa, bo ja z Dawidem byłem autentycznie, mieszkaliśmy 10 lat razem w mieszkaniu na Wólczyńskiej i naprawdę dobrze go znałem, całą jego rodzinę. No i powiem tylko tyle, że taki Dawid, którego znałem, który był świadomy, który miał ambicje sportowe, nigdy by się nie zabił. Natomiast wiem, że przez kilka ostatnich lat przed śmiercią, no po prostu był uzależniony od narkotyków i jakichś środków odurzających i wiem, że to potrafi po prostu człowieka zmienić, no, zmienić świadomość nawet. Być może po prostu to jest już, na pewno już był innym Dawidem niż takiego, którego znałem, szanowałem, lubiłem i on się po prostu zmienił. On mnie odwiedził nawet w Krynicy kiedyś, pamiętam, zadzwonił do mnie, że chce przyjechać z rodziną, ja zarezerwowałem mu hotel. I tam była taka sytuacja, że właśnie on wpadł w ten cuk narkotykowy i żona wróciła z dziećmi do Rzeszowa. On został jeszcze 2 dni w Krynicy i po prostu wtedy ja się przeraziłem jakby tym, jak on się zachowuje, co mówi i to już po prostu nie był ten sam Dawid. Także ciężko powiedzieć, no ale mówię, taki Dawid, świadomy Dawid, taki, którego po prostu chcę pamiętać, nigdy by się nie zabił na pewno, sam. Podobno podpadł ludziom, którzy stali tam wysoko w hierarchii więziennej. Coś słyszałem słyszałeś na ten temat? To znaczy, nie wiem, bo ja od kilku lat nie miałem kontaktu z nim, żadnego, ale tak, słyszałem jakieś rzeczy, że po prostu jakoś tam nie do końca się zachował elegancko wobec jakichś ludzi, którzy mają jakieś wpływy. Nie wiem, nie chcę tutaj mówić, bo po prostu nie wiem. Ale coś na rzeczy chyba jest. Szkoda, w twoim wieku był, no. Także, no ale cóż, proszę państwa. Odszedł Dawid Kostecki, no ale możemy wrócić do boksu i na ring. Paweł Kołodziej, trzymamy kciuki, czekamy, żeby zdrowie dopisało, wracaj i będziemy cię oglądać, mam nadzieję, no bo w końcu ten bilans 34-1, no to nie jest rewelacja. Ja też taką nadzieję mam, także dzięki serdeczne, trzymaj się. Jeszcze raz dzięki. Dziękuję.